Cześć, z tej strony Agata i Paweł z Apetyt na podróż. Jesteśmy właśnie w trakcie rocznej podróży po Azji i serdecznie zapraszamy do śledzenia jej na YouTube. W tym odcinku rozpoczynamy naszą przygodę w Wietnamie, który planujemy zjechać na kupionym motocyklu. Odwiedzimy Muzeum Wojny Wietnamskiej, pochodzimy ulicami Saigonu i obkupimy się na słynnym markecie. Odpowiemy także na pytania, czy naprawdę w Saigonie jest Saigon, czy na drodze nie ma zasad i jak negocjować cenę z Wietnamczykami. Także zaczynamy! Good morning, Vietnam! Cały film będzie taki, ja już to widzę. Dojechaliśmy. Jest która? 16 przez 16? O, punktualnie, praktycznie dojechaliśmy punktualnie. Więc jestem pod wrażeniem ogromnym. Idziemy teraz się zaczekinować. I będziemy szukać karty SIM i bankomatu. Dzień dobry, pierwszego dnia. W ogóle jaka różnica. Pomadka i nawet oczy pomalowałam. Ale to jest... po prostu miałam taką fazę, że a, dzisiaj jest ten dzień. Chcę się czuć piękna. I idziemy podbijać Saigon. I oczywiście zabieramy Was ze sobą. Ogólnie jesteśmy w dystrykcie numer 1, czyli w dzielnicy numer 1, która jest typowo backpackerska. I jest bardzo dużo tutaj białasów oczywiście i imprezowni. I to, co tutaj zauważyliśmy, w ogóle już w Phnom Penh też tak było, że te drzewka tak śmiesznie obcinają. Tutaj normalnie jak UFO to wygląda. A my wzięliśmy sobie kawę w 7-Eleven, 20 tysięcy dongów, czyli 3,60. Jak się zamawia cokolwiek do picia, to zawsze trzeba mówić no sugar. I mamy słodką kawę, ale to tak słodką, że to o, jest mocna, najważniejsze, ale słodka niesamowicie. A tak na marginesie, to idziemy w stronę muzeum. Muzeum Wojny Amerykańsko-Wietnamskiej. Z tą nazwą to też jest taka trochę... jak to powiedzieć? Taki mały przekręt. Tutaj fajnie widać standardowe budownictwo, takie wąskie budynki. Że jest tylko jedno piętro i jeden pokój, jedno mieszkanie na piętro. Nie trzeba nosić taki mini wózeczek. Czy nawet to nie jest wózeczek. Patrzcie, jaka mobilna toaleta. Pierwszy raz coś takiego widzimy. Dotarliśmy do muzeum. Zaraz się okaże, ile bilety. No i czy powinnam ubrać spodnie. Ogólnie jestem w krótkich, ale jestem przygotowana, jeżeli będą kazali założyć długie, to nie ma z tym żadnego problemu. Thank you.
Wyszliśmy, wróciliśmy do pokoju, umyliśmy się, bo spiekota była okrutna, byliśmy cali mokrzy. I teraz idziemy w poszukiwaniu motocykla. Mózgi oczywiście... Nie powiem co. W każdym razie, no, muzeum jest straszne. Zapamiętamy do końca życia, no ale trzeba dalej żyć. Ale ważne, aby przekazywać tą wiedzę dalej, żeby historia się nie powtórzyła. Trochę oddaliliśmy się od tego naszego centrum takiego imprezowego. I trochę tutaj się różni w sumie. Nie jakoś super, ale więcej jest lokalsów, to na 100%. I więcej jest straganów. To co mówiłam, to stragany z jedzeniem, jakieś owoce, warzywa, o to mi chodziło. O, tutaj też. Po naszej stronie tego nie ma aż tyle. I pewnikiem cenowo też to lepiej wychodzi. Jest mega głośno, ale to co chciałam, na co chciałam zwrócić uwagę. Każde mieszkanie praktycznie ma flagę Wietnamu. I w ogóle oni tutaj wszędzie, co krok można spotkać właśnie ich flagę. Wietnamczycy w 70 chyba kilku procentach, nie wiem dokładnie w tej chwili, ale około 70% to ateiści. Jest trochę ciszej, więc mogę cokolwiek powiedzieć. Byliśmy już w jednym miejscu i pan nam zaproponował skuter za $500, a wiem, że to jest za dużo, znacznie za dużo. I można, takie coś można kupić za 300-350. 350 to już jest maks, naprawdę w bardzo dobrym stanie. Także, z tego, co się orientowałem. Także idziemy dalej szukać. Myśleliśmy, że będzie łatwiej trochę, ale nie poddajemy mały się. Mały wybór mamy. Tak, bardzo mały, bo ogólnie tutaj wypożyczają skutery na miesiąc, ale liczą sobie 200... Ten skuter, co by nas interesował, 240? Tak, $240, tak. Depozytu 1000 albo paszport. Tak. No i on powiedział, że nie ma problemu, że oddamy skuter w Hanoi czy tam gdzieś indziej. Hue, tak. Bo mają tam też swoje siedziby. No ale depozyt 1000 albo paszport. Wow. Chyba nie chcą być kamerowane. Tak. Odważny był przywiązany. Ale ładnie tutaj. I znów flagi plus młot i sierp. Nie trzeba tłumaczyć, jaki jest tutaj ustrój polityczny. Komuno, wróć! Żartowałem oczywiście, nie? Jesteśmy po drugich oględzinach. Ale tutaj to facet nas zabił. Jakie były motocykle do wyboru? Honda XT 150 i Suzuki 110 pojemności. Tak, a cena $2000 lub $900. Oszaleli. A wiemy, że tak jak mówię, można kupić dobry motocykl w cenie $350. I zapada już powoli zmrok. Jest godzina 18. I miasto zaczyna żyć. A tutaj jest Walking Street. Impreza taka, że o, klękajcie narody. Tak, ale to nocą, wieczorami właśnie. Dziewczyny tam tańczą i takie tam. Dużo się dzieje. Najbardziej imprezowa ulica Ho Chi Minh. Na razie wszystko grzecznie. Tak, a tutaj są podesty. Takie czarne. I tutaj panie tańczą, ale panowie też się zdarzają. Rzadziej, niestety. Trzeba co nieco kupić. Tutaj jest bardzo słynny targ, market, już na nim byliśmy. Wszyscy łapią, wszyscy chcą coś sprzedać. My przechodzimy przez ulicę. Tutaj to trzeba uważać, oczy dookoła głowy. O, na przykład tutaj teraz. Ogólnie zasada jest prosta, tak jak wszędzie. Nie dać się zabić.
Tak, i większy ma pierwszeństwo. I w sumie tyle. O, tutaj się pan zatrzymał, no to akurat... Rzadko spotykane. Bardzo rzadko spotykane. No, i tutaj właśnie zaraz będziemy się targować, bo zawsze trzeba się targować. Nie wiemy, w którą stronę iść. Tam na, po środku jest jeszcze jedzenie oczywiście i tutaj są jeszcze targi. O, Paweł wybrał. Bardzo dobrze. I zaczynamy tą nierówną walkę. Paweł poszukuje czapeczki. I babka tutaj sobie siedziała. O, czego szukacie? Czapki? No, mam tutaj. Więc idealnie trafiła. Ogólnie to tak jak widać, masa koszulek, oczywiście typu Gucci, Louis Vuitton, Levi's i takie dam. No, wszystko oczywiście podróba, ale niektóre naprawdę spoko wyglądają. I oczywiście negocjacje, negocjacje i jeszcze raz negocjacje, ale można kupić wszystko i to w dobrej cenie, jeżeli naprawdę będzie się negocjowało, stało i dyskutowało. Niestety to zabiera sporo czasu, ale da się. Słuchajcie, obkupiliśmy się. Kupiliśmy wszystko, co chcieliśmy. Czy przycięli na nas na 100%. Negocjowaliśmy ostro. Cały czas tutaj ktoś zaczepia, żeby coś sprzedać. I naprawdę, z nimi trzeba krótko, cały czas trzymać swoją cenę i w końcu się uda. Najczęściej, jeżeli powiedzą wam jakąś cenę, to jest minimum dwukrotnie zawyżona cena, minimum. Więc to tak trzeba w kilku miejscach pochodzić, przynajmniej my tak robiliśmy. W kilku miejscach pytaliśmy się o cenę, wiedzieliśmy ile mniej więcej zawyżają i połowa niżej. Niestety, ale tak to tutaj wszystko wygląda. Trzeba ostro się negocjować. Uwaga, idziemy. Nie ma tragedii. Cisza przed burzą. Szczurek. Chłopaki grają w grę, której nazwy nie znamy. A, ale to jest siatka jakby. Hello. Can you try? Yeah. Can you try? Can you try? Patrz, jakie to fajnie też. A bo to jest na tym, na sprężynce. And your hand? Hand? Try. Yeah. Okay. Yes, sir. Funny. Gra się nazywa Shuttercock i koleś właśnie próbował nam sprzedać właśnie takie, nie wiem. To jest śmieszne, bo to są takie lotki i kurczę. Lot, ale to jest zrobione z naturalnych piór ptaków. Tak. I tam gdzieś złożone, poskładane jakieś trochę plastiku, pozwiązywane. No i tam jest taka jakby sprężynka, coś takiego. O, u nas kiedyś się grało w... Ojeju, nogami też się odbijało. Nie wiem. Kurczę, było takie popularne swego czasu, że chłopaki w to właśnie odbijali na przerwach w szkole. W każdym razie to jest coś podobnego, tylko to jest o wiele lżejsze. I kosztuje 50 tysięcy, czyli 9 zł. Ale bardzo dużo ich tutaj gra w parkach, w ogóle na ulicach, gdzieś tam, gdzie tylko mają miejsce. To popołudniami bardzo często widać, jak grają właśnie w to. Ta gra to u nas się nazywa Zośka. Zocha. Tak. W centrum ogólnie jest taki park, całkiem duży, trochę zabetonowany niestety. Można poćwiczyć, ale sporo osób, no, zobaczcie, starsza pani. Tam właśnie odbija. Gra właśnie w badmintona na przykład, albo w tamtą Zośkę, albo tam w piłkę. Dużo osób trenuje w ogóle. Biegają i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest super zdrowe akurat w centrum miasta, gdzie jest no niestety smog ogromny. Ale mimo wszystko fajnie. A teraz już nie widać tak dobrze. O, tutaj piesek na skuterze, a tam pan ciągnie kontener skuterem. Tutaj czwórka na skuterze,
Ogólnie wszystko jest dozwolone. A przepisy to jest sugestia. Tutaj kupowaliśmy kartę, to znaczy internet. Codziennie mamy do dyspozycji 4 GB przez cały miesiąc i to kosztowało nas 170 tysięcy dongów. I tutaj jest taka uwaga jedna. Kartę SIM można kupić dosłownie wszędzie, ale oczywiście sobie doliczają za to kasę. Dadzą Wam za 220 tysięcy, 240 tysięcy i tak dalej, a oprócz tego później możecie mieć problemy, ja czytałam, że później mogą być z tym problemy, na przykład, że internet się skończył po 3 dniach albo coś innego, a jak się wyjedzie z Saigonu, to wtedy już jest kaplica. Saigon. No Saigon, kaplica. Dlatego polecam od razu iść po prostu do sklepu bezpośrednio, bez pośredników i mieć to z głowy.